Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja przewodniczka po świecie seksualności, cielesności, przyjemności, relacjach i emocjonalności wokół tychże aspektów. I dzisiaj goszczę Sylwię Bińczyk, z którą już miałam przyjemność rozmawiać na moim kanale. I dzisiaj postanowiłyśmy zrobić coś mega fajnego, a zanim przejdziemy do rzeczy i do dania głównego, to Sylwia, bardzo Ci dziękuję, że jesteś i dzień dobry po prostu, miło Cię widzieć. Dzień dobry, ja też witam Cię całym moim sercem, Sabina. Dziękuję za to zaproszenie. Jestem podekscytowana, nie ukrywam, na to spotkanie i niech płynie, po prostu niech płynie to, co Właśnie. płynąć. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Pięknie. Kochani, wiecie, zamysł tego odcinka był taki, że my z Sylwią prowadziłyśmy we wrześniu swoje wspólne warsztaty w Gdańsku. One były naprawdę piękne i był taki moment podczas warsztatów. Przepraszam, przepraszam, właśnie w Warszawie już mi się myli. Dziękuję, że mnie poprawiłaś. W każdym razie, prowadząc te warsztaty, gdy oferowałyśmy poszczególne nowe techniki, praktyki i ćwiczenia, to po takim aspekcie, po takich czynnościach, miałyśmy taki moment takiej rozmowy już z dziewczynami i wymieniałyśmy się myślami, właśnie spostrzeżeniami, emocjami. I ten taki moment tego Q&A. To było takie coś, co poczułam, że było na tyle fajne, bo tyle fajnej nowej wiedzy, tyle fajnych nowych słów ułożyło się wokół tych emocji, które wypływały albo właśnie się objawiały podczas takich praktyk, że uznałam, kurczę, Sylwia, może zrobimy właśnie takie typowe Q&A, jak gdyby to była sala warsztatowa, odpowiadając na pytania ludzi, którzy będą na to otwarci. I żeby z tego czerpali. I tym samym tak właśnie robimy. Mamy parę fajnych pytań od Was, kochani. Ufam, że ci, którzy je zadali, to będą to oglądać. I no, po prostu w ten sposób budujemy strukturę dzisiejszego odcinka. Tak jest, dokładnie. Sylwia, to może zaczniesz od swoich pytań najpierw. Jasne. Ja tu czytam pierwsze pytanie i brzmi ono tak. Czuję, że mam intuicję, ale nie do końca wiem, czy prawidłowo jej słucham. Jak to się ma do ciała i energii? Fajne pytanie. Fajne Pierwsze pytanie. pytanie, tak, notabene. Zaczęłabyś? Zaczęłabyś? Jasne, jasne. Ja już zacznę od tego. Przede wszystkim intuicja jest bardzo skorelowana z naszym ciałem i bardzo, bardzo połączona z naszym ciałem. Nie jest logiczna, nie daje typowych wskazówek. To jest odczucie pewnego rodzaju w ciele. I odczucie w ciele, czyli to, jak energia pracuje, jak to czujemy, to jest taki bodziec, sygnał, bym mogła powiedzieć, z którym łatwo możemy się połączyć i odczytać, jaką on dla nas ma informację. I ja tutaj takim przykładem się naszym doświadczeniem, bo ono będzie tak pięknie obrazowało i modelowało. Nie wiem, którą żyjesz, bo my miałyśmy bardzo ciekawe dynamiki między sobą. Się zastanawiam. Miałyśmy zaplanowane spotkanie przed naszym warsztatem, miałyśmy zaplanowane spotkanie, aby właśnie też odpowiedzieć na pytania, tak jak to dzisiaj robimy. A, tak, no. I miałyśmy wszystko ogarnięte, miałyśmy pytania, miałyśmy już wydarzenie na Facebooku, miałyśmy się połączyć przez aplikację StreamYard, zrobiłyśmy wszystko, nawet rano się połączyłyśmy i miałyśmy próbę, Tak, wszystko działało. aby tak, wszystko działało, wszystko było fantastycznie. I po tym nagraniu, po tym ranym, porannym nagraniu, miałyśmy się spotkać o godzinie 18, a ja poczułam w międzyczasie, żeby tego nagrania dzisiaj nie robić. I byłam sobie z tym, czyli mówiąc wprost, intuicja mi podpowiedziała, że dzisiaj nie jest dobry dzień na nagranie tego live'a. No ale tutaj w tym momencie odezwała się moja stara pani perfekcyjna, która zaczęła mi mówić, że no jak to, że już jest wydarzenie, że już mamy wszystko, wszystko mamy ogarnięte, wszystko mamy zrobione, wszystko mamy podopinane. No w ogóle logika tutaj nie pasowała do niczego. No i ja nie posłuchałam. No ja nie posłuchałam. Ja nawet nie posłuchałam nawet na tyle, żeby do Sabiny zadzwonić bądź napisać i powiedzieć: hej, słuchaj. Wiesz co, poczułam, że nie jest dobry dzisiaj dzień na tego live'a i może przełóżmy go na jutro, na pojutrze. Dogadajmy się po prostu. Ja tego nie zrobiłam.
nie posłuchałam, bo mój narracyjny umysł, moja pani perfekcyjna stwierdziła, że no jak to tak nie można, skoro to jest już tak poukładane. No i przed zaplanowanym spotkaniem nic nam nie wychodziło. Na StreamYardzie po prostu nam nie szło. Chciałyśmy się połączyć przez Facebooka. Na Facebooku w ogóle nie mogłyśmy się połączyć obie. Próbowałyśmy to zrobić, ale w ogóle się nie udawało. Ja nie mogłam dołączyć po prostu do tego spotkania, chociaż próbowałam na różne sposoby i przez telefon, i przez aplikację. Nie udało się i w efekcie Sabina sama poprowadziła tego live'a. I to było dla mnie taką kolejną nauczką. Ja dużo mówię o intuicji, dużo mówię o ciele, ale to nie znaczy, że ja się nie mylę, że ja zawsze słucham tej intuicji. Bo czasami ta perfekcja, która u mnie była, ona bierze górę i tak było w tym przypadku. I tym przykładem właśnie chciałam się podzielić, bo on jest taki modelowy i bardzo czytelny, pokazuje, że jak działa intuicja. Ona by, na pewno by było tak, że gdybyśmy tego live'a przełożyły na następny dzień, bądź byśmy go przełożyły na jakiś inny termin, on by popłynął. Ale ja nie posłuchałam intuicji. Tak, i ja to pamiętam, jest właśnie intuicja. Tak. No, to jest świetny przykład. Ja pamiętam ten dzień. No, dałam z siebie 100%, żeby poprowadzić ten live już samej. Potem ja myślę, że chyba jeśli sprowadzić to rzeczywiście do takiego czegoś, co mogłoby nazwać to zjawisko, to jest takie coś. Coś się dzieje, a jak to już się skończy, to wiesz dokładnie. Ja wiedziałam, żeby tego nie robić. Ja to czułam. Ja to czułam, że coś tam będzie się działo. Kobiety, z którymi ja pracuję, kiedy podam też taki, myślę, że sztampowy przykład, gdy one wchodzą w relacje, które okazują się toksyczne. Ja zadaję im pytania wtedy, a czy nie czułaś na przykład, że sposób, w jaki odnosi się na przykład ta osoba do, nie wiem, kogoś swojej rodziny, swoich współpracowników, swoich przyjaciół, wzbudzał jakieś swoje może wątpliwości albo coś takiego. I zawsze jest ta sama odpowiedź. Ja czułam, że coś było nie tak, ja gdzieś tam coś tego, ale ja to ignorowałam i potem się okazało tak już jeps. No i zmierzam do tego, że intuicję ma każdy. Sęk w tym, że nie jesteśmy trenowani do tego, żeby jej słuchać właśnie, żeby się z nią łączyć. Ona jest wciąż traktowana jak jakieś takie, nie wiem, jakaś super moc albo jakieś voodoo w ogóle dla niektórych. A to nie jest prawda, intuicję ma każdy i ona ma w moim odczuciu kilka wymiarów i posłużę się może nomenklaturą Sonny Choquette. To jest światowa liderka, jeśli chodzi w ogóle o pracę związaną z intuicją. Bardzo Wam polecam jej książki. Ja też zainwestowałam w jej kurs, to było naprawdę game changer dla mnie. I ona właśnie wymienia, że intuicja jest takim sygnałem raz, że bardzo cielesnym, bo ją czuć w ciele. I na przykład mówi, że intuicja, to jest jej nomenklatura, może być tak zwanym czerwonym kolorem i to jest takie wyraźne stop. Takie wyraźne, nie, nie rób tego, nie, nie. I to jest intuicja połączona z instynktami. Pamiętam któregoś razu prowadząc samochód, słuchałam piosenki, ja w ogóle kiedy jadę samochodem, to jest inny wymiar wtedy, ja wtedy prowadzę koncert albo rozmawiam z niewidzialnymi przyjaciółmi, cokolwiek. I akurat była piosenka i śpiewałam głośno i nagle miałam takie... Ale takie wyraźne, takie walnięcie w splot słoneczny, takie uważaj. I nagle naprawdę nie wiadomo skąd, po prostu kilkanaście saren mi wyleciało na drogę. I zanim one wyleciały, ja już zwolniłam. I gdyby nie to, nie widziałam ich wcześniej, gdyby nie to, to bym którąś puknęła. I tu jakby mój instynkt zadziałał. Nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie to działa. Naukowcy mówią, może to jest kwestia widzenia peryferyjnego, tego, że mózg rejestruje wszystko dookoła i możemy to jakby lepiej w tle analizować sobie. Ten rodzaj intuicji jest cielesnym, jest rodzaj intuicji, który jest emocjonalnym. I Sonia chyba używa wtedy tego koloru zielonego. I to jest takie głębokie tak na coś. Tak lub nie na coś. I to jest takie coś, co jakby Sonia uczy, żeby kierować się sercem w tak zwany sposób, że gdy kminimy, czy coś jest jakby nasze lub jest nie nasze, żeby zadać sobie pytanie, co mówi moje serce na to, albo co mówi moja intuicja na to, położyć sobie dłonie na sercu właśnie i tak poczuć, czy, bo to jest interesujące i ja też to odczuwam w swoim ciele, nadal to jest sygnał cielesny,
ale bardziej taki związany z tym wewnętrznym ruchem emocjonalności. Może Sylwia też to czujesz, ale kiedy na przykład intuicja mówi tak, to tak jakby się wszystko jakby zbierało do środka i było tak spokojnie. A kiedy mówi nie, to tak jakby, nie wiem, dla mnie to jest takie, jakbym się rozsypała na kawałki na chwilę. Jakbym nagle była taka, pff, co się dzieje w ogóle, nie mam pojęcia. I to jest tak subtelny sygnał, ale jednocześnie na tyle wyczuwalny, że staram się nim kierować, kiedy na przykład dobieram sobie nowego partnera biznesowego, albo czy wejść w jakąś znajomość, czy zrobić jakiś krok wewnątrz mojej relacji na przykład, lub czy dzisiaj porozmawiać o tym trudnym temacie. Ja czuję to po prostu. I staram się iść za tym. I kolejnym takim, Sonia nazywa to białym kolorem, to jest ta intuicja właśnie już duchowa. Takie połączenie ze swoją wyższą, lepszą wersją, czy z Bogiem, czy z przewodnikami duchowymi. I jakiekolwiek określenia używacie, one są po prostu okej. To jest po prostu taka siła, mam wrażenie, ciut większa od nas, której chyba nigdy nie damy rady tak do końca nazwać. I ją nadal czuje się w ciele. Nadal ona jest wyważona w ciele. Czasami niektórzy mówią, że mają jakąś wizję, inni usłyszą jakiś głos. I to jest zawsze bardzo spokojne i niemalże rozbawione. Takie w tonie. Sylwia, nie wiem, jakie jest twoje odczucie i jak ty się do tego na przykład masz, bo ja przyznaję, ja z moim analitycznym umysłem musiałam się nauczyć takich rzeczy po to, żeby się wprawić. Ja nie byłam nigdy jakby zachęcana do tego, żeby to robić. Ale czy jest coś, co chciałabyś może dopowiedzieć, zauważyć albo rozwinąć jeszcze? Wiesz co, bardzo to jest spójne, co mówisz ze mną, bo to jest właściwie wszystko połączone w jednym, tak, ja mam tak wrażenie, to o czym powiedziałaś. I jeśli ma się umysł bardzo analityczny i nastawiony właśnie na cały czas na ten dialog, który się pojawia, bardzo trudno dotrzeć do tych subtelności. Ale jeśli zaczniemy rozgaszczać się w tym, czyli zaczniemy odpowiadać na te sygnały subtelne, wtedy ten umysł narracyjny, on już nie będzie tak aż bardzo głośny i on nie będzie zaprzeczał temu, co my czujemy, co my może słyszymy, bo też możemy słyszeć, możemy bardzo intensywnie czuć, ale intensywnie w inny sposób. Mhm. To jest pewien rodzaj takiej intensywności, której bez której ona też powoduje pewien rodzaj zaciekawienia takiego, bo to jest inny sygnał, który my znamy w ogóle na co dzień. Innego rodzaju subtelne sygnały, które odbieramy. Ale to jest kwestia po prostu treningu. Nic. Tak, zdecydowanie. I przede wszystkim zaufania do siebie, że to, co czuję, no to jest ważna informacja dla mnie. Bez względu na to, jakie to jest, ale to jest ważna informacja dla mnie. Myślę jeszcze, że może dodałabym tak teraz mi się przypomina, gdy ja się łączę z moją intuicją, to nie powiedziałabym, że te sygnały są albo przyjemne, albo nieprzyjemne. Wiem, że są. One są z takiego punktu wiem. Nie wiem skąd wiem, ale wiem. Zanim zaczynam po prostu kminić, nie, czy to w zasadzie jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, jak to sprawdzić, może zbadać, określić i w ogóle. Jest taka jakby pewność w tym wiem. Mhm. I dopiero później, kiedy mogę sobie z tym pobyć, faktycznie to mogę określić, czy gdybym miała to gdzieś zakwalifikować, to czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, ale najczęściej to jest jakby totalnie poza tą skalą i to jest raczej z takiego poziomu ja wiem, że to ma rację, jakkolwiek i staram się tego właśnie słuchać, tego sygnału. Mam nadzieję, że to w miarę odpowiada na to pytanie. Nie wiem, dopowiedziałabyś coś, Sylwia, jeszcze? No, nie, myślę, że tutaj no, temat jest niewyczerpany. Bo no tak, no, to nie jest takie proste, no tak. Się w ogóle dużo odnośników zrobić, ale myślę, że dałyśmy chociaż taki zarys, gdzie można się spotkać z tym i po prostu zacząć to eksplorować na sobie, na własnym doświadczeniu i połączyć się z tym. Tutaj bym, wiesz co, dodała tylko tak od siebie, że one czasami, jeśli intuicja nas przed czymś chce uchronić, to te sygnały od strony ciała, u mnie bynajmniej tak jest, że bywają nieprzyjemne. Typu, że jak ja mam czegoś nie zrobić, to robi mi się niedobrze, po prostu mam złości. Moje ciało tak reaguje. Jeśli ja na przykład mam kierunek w tą stronę i umysł mi na przykład podpowiada, że powinnam to zrobić albo że muszę to zrobić, a na przykład ciało w ciele ja czuję, że jest mi niedobrze, mdli mnie na przykład, no to ja wtedy ufam mojemu ciału. Nie ufam temu, co mówi mi głowa, tylko ufam mojemu ciału, bo
bo to jest ważna informacja dla mnie. I to jest też tak, jak u mnie ciało na przykład reaguje na pewnego rodzaju bodźce, gdzie głowa by mnie bardzo chętnie zaprowadziła tam, a ciało na przykład mówi nie. Zobaczcie, jeżeli tego słuchacie, to mamy różne podejścia z Sylwią. Ja czuję moją intuicję jakby ponad przyjemnością bądź nieprzyjemnością. Sylwia potrafi zidentyfikować jakieś nieprzyjemne wrażenia z ciała. Oba, nie mniej, w moim odczuciu, biorą się z bardzo głębokiego połączenia z własną emocjonalnością, bo emocje nie kłamią. Emocje nie kłamią i płyną, zanim jeszcze coś się stanie. Już jakby, ja mam wrażenie, że ciało wyczuwa właśnie prędzej, najszybciej. Umysł, zanim się dowie i coś nazwie, ono potrzebuje chwili. Ale ciało rejestruje od razu, cyk, jest i wie. Więc ja bym tylko zachęciła, szukajcie swoich sposobów. Ja mogę zachęcić, naprawdę. Książki Soni były tłumaczone na dziesiątki języków, ona ich napisała, nie wiem, parędziesiąt, więc sięgnijcie po jakąkolwiek, bo naprawdę ona tam wrzuca tę swoją wiedzę. Ja kupiłam kurs, później książkę, okazało się, że to wszystko tam było. Więc próbujcie. Medytacje, jakiekolwiek ćwiczenia oddechowe, właśnie takie pobycie ze swoimi emocjami, to trenuje po prostu ten sygnał. Także myślę, że każdy ma swój sposób na to, jak do tego dotrzeć i jak interpretować siebie. Może przejdę teraz do pytania, które ja dostałam. A ty Maja pyta, mówisz często o transformowaniu energii seksualnej w kreatywność. Jak to robić w praktyce? Czy przed aktem miłości lub samą miłości wysyłasz intencje, na przykład, żeby nagrać film czy cokolwiek i potem wena spływa wraz z orgazmem? Czy w świadomy sposób kierujesz tę energię, czy po prostu to się dzieje? I czy u mężczyzn jest podobnie? To jest rozbudowane pytanie. Ale świetne swoją drogą. Tak, świetne. Ja tworzyłam już treści na temat właśnie kierowania energii seksualnej. W rogach filmu są odnośniki, będziecie mogli je zobaczyć sobie, jeżeli jesteście zaciekawieni, ale w wielkim, ogromnym, telegraficznym skrócie. Ja używam albo jakby trenuję to w ten sposób, że albo skupiam się właśnie na tej intencji, o jakiej mi chodzi, tej kreacji, którą chcę wdrożyć w ten świat, w tym czymś. Zastanawiam się właśnie, jak ja bym się już czuła, kiedy to już jest spełnione. Jest taka wersja, nie, w jakimś wszechświecie, lubię sobie tak myśleć, mi to pomaga, w jakimś wszechświecie, która już to dawno osiągnęła i ona się tym tak cieszy, że o matko, i ona jak gdyby do mnie macha, jo, ja już to mam, nie, i teraz jak po prostu pokochasz się ze sobą albo ze swoim mężem, to poczujesz to też, mogę być bliżej, i ona mnie tak zachęca, tak mnie nęci, no nie, i tak wyciąga do mnie tę dłoń, i ja lubię właśnie tak sobie wyobrażać, że ja już nią jestem i mogę kierować to albo poprzez to, że nadbudowuję energię przyjemności, później takiej wchodzącej już w orgazmiczność i roznoszę to po ciele, czy oddechem, czy dotykiem, czy wizualizacją, różne komponenty stosuję, różne można stosować, to jest naprawdę, to zależy od człowieka, jak kto lubi i tak kilka razy właśnie, tak nadbudowuję tę energię, a potem roznoszę, nadbudowuję i roznoszę i czasami po prostu przy ostatnim takim nadbudowaniu i rozniesieniu kończę. I ja wtedy jestem naładowana, mam taki power, że o matko. I ta wizja jest tak nęcąca, że ja po prostu chcę ją spełnić. Innym sposobem, drugim to już jest to, że połączywszy się z tą wizją, z tą energią, tą emocjonalnością tego spełnienia, idę do łóżka na seks z solo lub z moim ukochanym i gdy dochodzi do orgazmu, to staram się na chwilę przed tak połączyć się tak mentalnie, cieleśnie właśnie z tym odczuciem i wiem, że ten orgazm, on już to po prostu rozniesie, on to tak pięknie po prostu przeniesie już jakby w taki panel spełnienia takiego, to już się stało, to już jest. I ja tylko wiem, że wtedy to do mnie przyjdzie, to już idzie, to już po prostu, ja wiem, że to się dzieje, to już istnieje. Ja w ten sposób zmanifestowałam mój biznes, moje małżeństwo, moje przyjaźnie, moje zdrowie, które było naprawdę zniszczone, to były piękne rzeczy. I mężczyźni oczywiście też tak mogą i to tak naprawdę tak samo, albo właśnie zatrzymując tę energię, albo wtedy ją rozprzestrzeniając z orgazmem, to już naprawdę zależy od mężczyzny. Ja tylko polecam praktyki taoistyczne, bo one zachowują energię męską i to, do czego bardzo nakłaniam facetów, z którymi pracuję z kolei i kobiety, z którymi pracuję, a chciałyby zainspirować swoich mężczyzn, warto ćwiczyć orgazmy całocielesne.
lub energetyczne, bo każdy mężczyzna potrafi. Każdy mężczyzna, który ma ciało, potrafi, po prostu jest taki potencjał. Odwołuję do książek Mantaka Chia, one są naprawdę za niewielkie pieniądze, a wszystko tam jest napisane. I jeżeli mężczyzna, który nas słucha, jest zaciekawiony lub kobieta chciałaby sprawdzić prezent swojemu facetowi, to warto kupić właśnie takie coś i najbardziej polecam książkę Mężczyzna multiorgazmiczny. I kreowanie właśnie z tego potencjału, z tego rejonu jest no, przyjemne po prostu i takie zabawne. A Sylwia, jak ty to robisz, powiedz? Wiesz co, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, bo to jest też bardzo spójne ze mną. Poprzez praktyki oddechowe tantryczne też można nadbudowywanie tej właśnie energii. Tak jak to powiedziałaś, energii, po prostu ciągnięcie jej do jak najwyżej i łączenia właśnie się z tą wizją, której pragniemy doświadczyć. Ale tutaj chciałabym też dodać tak od siebie, że to jest taki czynnik, który jest najtrudniejszy w tym wszystkim, że jeśli wkładamy tą całą pasję, tą całą energię, tą wizję tego, czego pragniemy doświadczyć i na przykład łączymy się w akcie miłosnym ze swoim ukochanym i jeszcze do tego energię orgazmu dodajemy, to tam jest taki ładunek energetyczny, tam jest taka moc i taka potęga i jest ten moment, który jest bardzo, bardzo trudny w tym wszystkim, że należy to puścić i zaufać. Tak. I zaufać. Tak. Takie przekonanie, że ja już to mam. Że ja już to mam. I to w tych wszystkich technikach, w tym wszystkim, jak możemy to manifestować i jak transmutować tą energię, to według mnie ten czynnik jest, on jest najtrudniejszy, bo jest bardzo trudno to puścić, a kiedy to trzymamy, to paradoksalnie blokujemy tą energię, żeby ona się mogła zamanifestować. Bardzo cieszę się, że o tym wspomniałaś, wiesz, bo rzeczywiście to, o czym mówię i też jak dawniej wchodziłam w takie praktyki, nie wiedząc jeszcze tego, co wiem dzisiaj, to pojawiał się taki gęsty, długi, obrzydliwy cień, za takimi wspaniałymi zaproszeniami i ten cień to, a może ja mogę kontrolować moje życie dzięki temu. Nie można, bo energia seksualna wywali każdy możliwy cień do góry i trzeba to też przyjąć właśnie. I uwaga, i to jest mega istotne i muszę to powiedzieć. My nie dostajemy od razu tego, co chcemy, ale zawsze dostaniemy to, czego potrzebujemy, żeby dostać to, czego chcemy. I afirmując i kreując energii seksualnej, czy jakiejkolwiek innej, chociaż energia kreatywna jest energią seksualną, to my zawsze dostaniemy dokładnie to, co mamy nauczyć się albo odpuszczać, albo nieść, żeby unieść to, na czym nam zależy i zrobić miejsce na więcej. A to wymaga właśnie takiego poszerzenia. I jednocześnie właśnie, tak jak wspomniałaś, cieszę się, że to jeszcze podkreśliłaś. Ja o tym powiedziałam, ale podkreśliłaś to też. No właśnie, zaufać i puścić. A nie potem po seksie solo, czy nie wiem, z ukochaną osobą, czy osobami wyczekiwać w ciągu dnia i sprawdzać kalendarz, kiedy i w ogóle. Nie, no tak się tego nie robi. No ja dawno ja tak robiła i efekt jest odwrotny od spodziewanego, zaręcza mnie. Także unikajcie moich błędów. Ja to robiłam, wy nie musicie. Sylwia, dodałaś coś jeszcze? To też jest kwestia treningu, po prostu to jest tak, jak idzie się na siłownię, po prostu trzeba zacząć trenować nad tym i to nie jest na pewno jednorazowe doświadczenie. Oczywiście. Ono na pewno przyniesie jakiś rezultat, na pewno nas wzbogaci, na pewno dostaniemy jakąś odpowiedź, tą, która jest dla nas potrzebna, ale to jest takie po prostu cały czas trenowanie tego i rozgaszczanie się w tym. Mhm. Dokładnie, właśnie tak. Okej, to może przejdźmy do następnego pytania. Jasne, tutaj to świetnie u mnie się bija akurat pytanie, kobieca energia, a zachowanie równowagi w dawaniu i braniu. Czyli świetnie tutaj tak dopełnia jeszcze ten, no, ten temat, jak gdyby, który można właśnie pociągnąć dalej. A zachowanie równowagi w braniu i w dawaniu. No, my kobiety jesteśmy w energii przyjmującej, mężczyźni są w energii tej, która daje, która obdarza, która wychodzi do świata. Ale to nie jest tylko też tak, że my jesteśmy tylko i wyłącznie wierne i takie siedzące i oczekujące, bo my też mamy tą dynamikę męską i też jej potrzebujemy. I zarówno mężczyźni tak samo potrzebują tej energii, która jest, czy mężczyzna potrafi przyjąć, mhm. czy
też być otwarty na to, że może zostać obdarowany od kobiety, czy ma na to zgodę. My kobiety też nie mamy tej dynamiki w sobie takiej połączenia z tą kobiecością, gdzie my potrafimy też przyjmować, bo my w większości dajemy. My jesteśmy w większości nauczone tego, że my powinnyśmy dawać, że my musimy dawać, że my musimy robić. I połączenie się z tą jakością właśnie, która nie boi się, jest otwarta na przyjmowanie, która ma w sobie tą jakość bezpieczeństwa, połączona jest z tą, czuje się bezpieczna w tym, że ona może przyjąć, że ona jest godna przyjąć, że ona jest wartościowa dla tego, żeby przyjąć, bo tutaj w tego typu dynamice wychodzi tyle przekazów, które my kobiety żeśmy zebrały pokoleniowo i możemy bardzo czegoś pragnąć, a jednak te programy one po prostu blokują nas przed tym. I tutaj jest takie po prostu przyjrzenie się sobie głębsze, czy ja potrafię przyjmować, czy ja tylko potrafię na przykład dawać, czy ja z kolei chcę tylko brać, a nie potrafię dawać, bo też jest taka dynamika wśród kobiet i to też wychodzi z głodnego wewnętrznego dziecka, które nie dostało w dzieciństwie czegoś i wtedy kobieta, mężczyzna też jak najbardziej, bo tutaj to działa w dwie strony, że ja tylko chcę brać, bo jestem cały czas głodna, niezaspokojony głód. I ja chcę tylko brać, a nie potrafię na przykład dać nikomu. Tak, zdecydowanie. Rezonuje ze mną to, co mówisz. Patrząc może też na jakieś takie moje dawne nastawienia, ustawienia i schematy, w których byłam i które też dostrzegam w dosyć sporej liczbie moich klientek, klientów też zresztą, jesteśmy tak nastawieni na dawanie, bo to jest takie szlachetne. Zadaniem naszego ego jest to, żeby utrzymać dobry wizerunek, żeby utrzymać wizerunek osoby dobrej, miłej. No i właśnie, żeby utrzymać wizerunek osoby dobrej, najczęściej przyjmujemy personę takiego człowieka miłego, takiego, który właśnie jest uczynny i zaradzi i będzie na miejscu i przeznaczy swój czas i w ogóle. Problem w tym, że kiedy właśnie jesteśmy tacy nastawieni na dawanie, to nie wiemy, że to też ciągnie za sobą bardzo gęsty cień pod tytułem teraz świecie oddaj mi to, coś mi zabrał. Bo ta dynamika zawsze się po prostu uzupełnia. I wiele osób nie jest w stanie tego przyjąć. Ale ja bym wszystko od siebie, ja bym się rozdała najprędzej, a żeby coś wziąć, to nie dam rady. I niedawno, bo dosłownie godzinę temu skończyłam rozmawiać z klientką, którą zachęcałam do tego, żeby wyrobiła sobie trochę więcej przyjaźni. I broniła się przed tym rękami i nogami po prostu, mówiąc, że ale tu gdzie mieszkam, to nie ma ludzi w ogóle. I słucham tego i słucham. I jakiekolwiek rozwiązanie jej podaję, ona znajduje 1 500 000 problemów. Co jest ciekawe, bo czasami, kiedy tak kłócę się z czyimś ego, to przypomina to interesujący taki obraz. Ale zmierzam teraz do tego. W pewnym momencie ja już zadałam jej takie naprawdę proste pytanie. To chcesz poczuć się szczęśliwa, zadowolona, bo o to ci przecież chodzi? Czy chcesz mieć rację? Chcesz mieć rację, że jesteś samotna, że nikogo nie ma dla ciebie, że nikt nie jest, że nikomu nie możesz zaufać i w ogóle, bo oczywiście zawsze będziesz miała rację, jeżeli będziesz tak myśleć. Zawsze znajdziesz jakieś dowody na to, że to się będzie powielało i że tak będziesz się czuć. I ona powiedziała, no ja nie chcę mieć takiej racji. I dobrnęła do punktu, w którym strzeliła coś bardzo ważnego. To, że ona była taka bardzo właśnie nadawanie ustawiona, jednocześnie spowodowało, że ona czuła się niezwykle skrzywdzona. Jakby świat jej po prostu coś zabrał. Życie, w którym trwała, coś ją w jakiś sposób wydrenowało. I ona teraz jest nastawiona na nabyłe relacje, które właśnie jej to wszystko pozabierały, żeby się tam zemścić. Przy czym ona o tym nie wie. I dopiero takie procesy właśnie wchodzenia w siebie, czy ja potrafię dawać i brać. Jak daję, jak biorę. Czy ja cieszę się z tego, co daję, czy ja cieszę się z tego, co biorę. Czy to, co biorę, równoważy się z tym, co daję.
Ja jestem prostą dziewczyną i uważam, że jeżeli robisz wdech, to trzeba zrobić wydech. Jak podskoczysz, to lądujesz na ziemi. Jak dajesz, to też bierzesz. Myślę, że taką właśnie bardzo toksyczną odsłoną takiego dawania jest wmanewrowanie kogoś w uzależnienie od siebie. To jest duży problem dzisiejszych kobiet. To jest duży problem dzisiejszych kobiet. Naprawdę, chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy takie właśnie dobre, uczynne, kochane, nie zauważając czasami, że manipulujemy innymi poprzez to, że im pomagamy albo ich ratujemy, nie do końca pytając, czy oni tego chcą. Ale my mamy poczucie, przecież ja daję z siebie wszystko, ja daję z siebie wszystko, ja daję z siebie wszystko i jestem aż wydrenowana. Tylko potem jak przyjąć, jeżeli jest rzeczywiście miłość przed nami? Bo przed moją klientką jest masa miłości i dopóki nie wypunktowałam jej, tu jest twoja córka, jeden twój przyjaciel, tu jest twój nowy partner, tu są dwie, trzy twoje przyjaciółki, o których wspominałaś, to jest nic w twoim życiu? Dopiero jak się zawstydziła trochę, nie, kurde, nie, faktycznie. Jest coś, jest ktoś, są ludzie. Ale przekonanie o samotności i o tym, że trzeba tak właśnie dawać, no to nie jest okej. Okay. To nie jest okej okay i wiele kobiet się z tym mierzy. Ja myślę, że większość obecnie. I to jest trudny proces, szczerze mówiąc, bo Sylwia, wspomniałaś właśnie o tym, żeby jakby przyjrzeć się samą, sobie samej. Jak daję, albo ile biorę, czy jestem w stanie w ogóle coś wziąć, czy jestem w stanie przyjąć. To są takie, no, mogłoby się wydawać, no pomyślę o tym, wykminię trochę i jest okej. Okay. Ale niekoniecznie. Trzeba naprawdę takiego głębokiego procesu myślowego i nie na raz, tylko w różnych kontekstach, w różne dni. Naprawdę przyglądać się sobie, ta uważność jest najważniejsza w tym momencie. Dodałabyś może coś, Sylwia, od siebie? Wiesz co, nie myślę, że wyczerpałyśmy tutaj temat i takie przykłady. Przyglądanie się po prostu sobie, co idzie za tym, że ja mam ten ruch na przykład dawania albo tylko brania. To jest taki rodzaj zatrzymania i autorefleksji przed samą sobą, przed nikim innym, przed samą sobą. Z czego to wynika, skąd to płynie ten ruch, że ja mam tylko na przykład ruch do dawania albo tylko i wyłącznie ruch do brania i jak się czuję w tej dynamice, kiedy na przykład potrafię przyjąć, bo większość kobiet jest zapakowana na przyjmowanie, a szczególnie na przyjmowanie od męskiego. Ładnie to ujmujesz właśnie, ruch do brania, ruch do przyjmowania, ruch do dawania. Jakby takim innym językiem ja bym to może nazwała, jak bardzo ja sobie tłumaczę, że zasługuję. Czy nie za bardzo czasami? Że mi się należy już. Albo jak bardzo w drugą stronę uważam, że tobie się należy, więc ja to dla ciebie spełnię. To jest właśnie ta kwestia regulacji. Takiej. Myślę, że, no, że temat jest jakby wyczerpany. Mamy nadzieję, że to też odpowiada na to pytanie. Ja przejdę teraz do następnego. Pytanie brzmi tak. Kiedyś nienawidziłam mojego okresu i zawsze mnie to powalało na kanapie na parę dni. Odkąd pracuję z ciałem, widzę, że miesiączka zrobiła się tylko lekko niekomfortowa. Bardzo mnie to fascynuje ostatnio, bo może jest coś w tym czasie, co mogłabym dla siebie robić, a czego nie wiem. Za wskazówki wdzięczam z góry. Fajne pytanie. Ja bardzo lubię takie pytania. Ja może pozwolę sobie powiedzieć tak. Ja uwielbiam mieć okres. Ja też nie lubiłam kiedyś, ale uwielbiam mieć dzisiaj okres. Faktycznie poza jakimś tam, nie wiem, lekkim, nie wiem, bólem w podbrzuszu i to takim naprawdę kompletnie niespecjalnie mocno odczuwalnym, no to jest dla mnie bardzo przyjemne. Takie uwalniające. Okres ma bardzo fajną, transformującą moc. To, co jest najfajniejsze właśnie już w ciele kobiety i tu dla każdej z Was, która nas teraz słucha, ja też w moich treściach często się do tego odwołuję i na moich warsztatach też, żeby dobrze poznać swój cykl miesięczny i nauczyć się z nim współgrać, bardzo polecam Wam pracę doktor Alisy Witty. Ona napisała dwie wspaniałe książki, które są przetłumaczone na język polski. In the Flow, jak przerzucić hormony na swoją stronę, tak mi się zdaje, i Kod kobiety.
albo Kot kobiecy, nie pamiętam teraz dokładnie tych tytułów, niemniej odwołuję do tych książek, one naprawdę świetnie, świetnie pokazują co i jak, w jakiej fazie, a jeśli chodzi o sam okres, uwaga, ciało wtedy zajebiście pracuje, bo wtedy, naukowcy to już też zbadali i zobaczyli, nasze półkule mózgowe mają największy system komunikacji wtedy, jak nigdzie indziej w czasie cyklu. I ta część mózgu, corpus callosus, która łączy obie półkule, ona wtedy przesyła wzajemnie najwięcej sygnałów elektrycznych. No jesteśmy wtedy, innymi słowy, hiperintuicyjne. Najlepszy czas, najlepszy czas. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, kochana, która zadałaś to pytanie, to jest najlepszy czas, żeby w zasadzie poddać się takiej autorefleksji. Ta praca, w której jestem, czy ona mi służy, czy nie bardzo? Ta relacja, w której jestem, jak ja się w niej czuję, czy dostaję to, czego potrzebuję, czy dotrzymuję swojego słowa, czy słowo, które mi jest dane, jest dotrzymywane, bo twoja intuicja wtedy jest po prostu na takich levelach, że o matko. Więc warto tego słuchać. I druga rzecz, którą ja bardzo lubię właśnie w okresie, ja używam kubeczków menstruacyjnych. Dla mnie one są bardzo fajnym rozwiązaniem i ja lubię trochę łączyć się z energią tej krwi. To, co powiem, może być trochę triggerujące dla niektórych. Niemniej, ja lubię na przykład z tej krwi zrobić sobie taki mały rysunek, nie wiem, czy palcem, czy pędzelkiem, taki symboliczny rysunek, czy takie małe malowidełko, które ma zamknąć jakiś taki przepracowany przeze mnie temat. I albo to gdzieś zakopuję w lesie, albo spalę i popioły gdzieś wyrzucę. To jest taki mój sposób na powiedzenie, domknęło się. I coś, co jest ciekawe, może Sylwia się też z tym zgodzisz. Ja odkryłam z czasem, jak się połączyłam ze swoim ciałem, że okres wcale nie jest początkiem cyklu, a jego zwieńczeniem. Oj tak, zdecydowanie. Nie, to jest ciekawe, bo w zachodniej kulturze i medycynie okres się uznaje za początek cyklu, ale w moim odczuciu to jest trochę pokłosie tego. To jest domknięcie. Tak, że medycyną zajmowali się mężczyźni, a jedynym sposobem na to, żeby zobaczyć, gdzie cykl jest, no to była miesiączka, bo ona jest bardzo wizualna. Mhm. Więc okej, miesiączka będzie odtąd rozpoczynać cykl, ale w dłużej, kurczę, i ja im dłużej właśnie siedzę ze swoim ciałem, to jest inaczej. Miesiączka zwieńcza cykl i tak. Bolesność albo jeśli coś jest nie tak w ciele wtedy, może sygnalizować, że przez ten cały czas nabrało się dużo energii, która teraz naprawdę musi się już uwolnić. I wtedy ciało po prostu boli trochę bardziej. Znowu to jest taki sygnał, taki jak nigdy podczas okresu ciało próbuje powiedzieć, spójrz, popatrz, przyjrzyj się, wyczuj, nazwij, zacznij traktować inaczej, może trochę lepiej, bądź uważniejsza, bo ja ci coś tu pokazuję, jau. Sylwia, ale powiedz, jakie są twoje może spostrzeżenia? Też jestem ich ciekawa. Wiesz co, podpisuję się też pod tym, co powiedziałaś i to no na pewno nasza miesiączka to łączy, krew miesięczna łączy nas z głębią naszą, z głębią naszej kobiecości, z tą mądrością i jesteśmy właśnie bardziej takie ześrodkowane, bardziej do środka, bardziej intuicyjne, bardziej mamy kontakt z tą głębią i krew też nam bardzo pomaga oczyścić to, co jesteśmy, czego jesteśmy świadome lub nieświadome. I to później widać nawet po tym, że już nie mamy tak bardzo bolesnych miesiączek, nawet kolor krwi się zmienia. Ona zupełnie innej barwy nabiera. Ona jest taka żywo-czerwona wtedy, kiedy zmienia tą barwę. I też jeśli powiedziałeś o kubeczkach menstruacyjnych, to jest też taki przepiękny rytuał, że właśnie tą krew się oddaje Matce Ziemi. Tak. I można wtedy właśnie z taką intencją podejść do tego, co ja oddaję Matce Ziemi. Na przykład mogę oddać to, z czym sobie nie radzę. Mhm. I razem z tą krwią miesięczną oddaję to Matce Ziemi. Ale tu mówię, to może być oburzające bądź triggerujące dla niektórych osób. I myślę, że na tym etapie chciałabym to zostawić. Tak. Prawda jest taka, że cokolwiek jest z tobą zgodne, kochana, która miesięczkujesz, jesteś w latach swoich płodnych i miesięczkujesz, to rób po prostu, pogłębiaj, zaciekawiaj się tym. My absolutnie do niczego nie nakłaniamy, nie próbujemy przekonywać. Ja gdzieś tam może dojrzałam do tego, bo mnie to zaczęło ciekawić właśnie.
I uznałam, że jeżeli czuję się dzięki temu lepiej, no to mi chyba tam zwisa, czy ktoś o mnie pomyśli, że jestem dziwna albo oburzająca. To jest naprawdę jego sprawa, a nie moja. Więc no, jeśli dla ciebie krew miesięczna jest, no nie czujesz się komfortowo w ogóle. Masz okres, ale nie czujesz się z nim komfortowo. Okej, to jest w porządku. To jest w porządku. Jeżeli nie chcesz tam robić kompletnie nic z tym, to jest luz. Ale to, czego cię zachęcam, bądź dobra dla swojego systemu hormonalnego i on będzie dobry dla ciebie wtedy. To jest naprawdę tylko tyle. Jeżeli właśnie chcesz takiej dyskrecji dla siebie, nie chcesz może bawić się aż tak głęboko w takie rzeczy, to chociażby przeczytaj te dwie książki Alisy. One są naprawdę super. One naprawdę bardzo fajnie naprowadzają. Okej, to co? Sylwia, dawaj następne pytanie. Krótkie. Czym jest przepływ, a czym nie jest? No też. To może ty zacznij. Okej. Czym jest przepływ, a czym nie jest? Myślę, że tu chodzi o to flow, o którym się tak słyszy i które jest takie cudowne i fantastyczne. I kiedy jesteśmy w tym flow i jesteśmy w tym przepływie, to jest nam tak cudownie, fantastycznie i po prostu się dzieje wtedy wszystko. Jesteśmy najbardziej otwarte. I czym jest przepływ? No właśnie tym jest, tym przepływem. A czym nie jest? No to jest okresem tej ja to tak nazywam, kiedy tłumaczę kobietom, to jest tym okresem inkubacji takiego zamknięcia. I to jest bardzo też dobre i bardzo naturalne, bo nie ma możliwości, żebyśmy były tylko i wyłącznie w przepływie. To są etapy, których doświadczamy i ten okres inkubacji, ten okres takiego bycia bardziej przy sobie, on może być jako odczuwalny jako takiego rodzaju zamknięcie się. I to jest też jak najbardziej okej. Okay. Bo to służy temu, że my później, jeśli ten, kiedy się otwieramy, to otwieramy się już szerzej. Już zwiększamy swoją pojemność energetyczną i zwiększamy też ten przepływ informacji, który jest dla nas. I co jest najważniejsze, bo to jest bardzo ogólne to pytanie i ja też tak będę chciała na nie ogólnie odpowiedzieć, że no, czym jest ten przepływ, a czym nie jest. No on jest właśnie tym, że tym zamknięciem i tym otwarciem. To jest ten naturalny nasz ruch, kiedy się otwieramy i kiedy się zamykamy, kiedy się ponownie otwieramy i kiedy się ponownie zamykamy. I zauważenie tego i co się wtedy dzieje, co się wtedy w nas pojawia, co się wtedy w nas zadziewa, w naszym ciele, jak my możemy z tym pracować, jak my możemy do informacji, które się pojawiają na przykład w tym okresie, kiedy jesteśmy w tym zamknięciu, w tej inkubacji, to jakie informacje do nas docierają, na co my jesteśmy gotowe się otworzyć, a na co nie jesteśmy gotowe się otworzyć, bo to też jest bardzo ważne, żeby to poznać w sobie i żeby nie wymuszać niczego na sobie, na co nie jesteśmy gotowe, albo nasze ciało nie jest gotowe. To tak tyle bym od siebie. Proszę, może jeśli ty coś mogłabyś dodać, to... Nie, wiesz co, bardzo też się pod tym podpisuję. Odnosząc się do tego, co powiedziałaś, rzeczywiście pytanie jest bardzo ogólne, więc na ogólne pytania no to można by książki pisać i w ogóle nie starczy czasu na to, żeby to wszystko zrobić. Myślę, że przepływ to jest taki po prostu moment, kiedy jesteśmy bardzo połączone ze sobą. I ja chyba tak niespecjalnie rozróżniam, czy to jest przyjemności lub nie. Wydaje mi się, że ten flow kojarzony jest, że to jest takie przyjemne, że to jest zawsze przyjemne. To niekoniecznie. Można być w przepływie właśnie własnej energii i siły, gdy no właśnie swojej esencji, swojej spójności, jednolitości, spójności ze swoim systemem wartości i swoim postępowaniem i emocjami, które w tym występują, gdy jest właśnie trochę gorzej, gdy jest trudniej. No nie jest to może proste, ale chyba najbliższe, co można wtedy zrobić, to tak dopytywać się siebie, czego ja w sobie w tym momencie potrzebuję, żeby przejść to z gracją. Używajmy swojego mózgu, bo on da odpowiedź. On jest jak wyszukiwarka Google. Wpiszesz, czego potrzebuję. Jak ja się zastanawiam, kiedy mi jest trochę gorzej, czego ja potrzebuję, żeby właśnie wrócić do ruchu, wrócić do takiej zmienności, płynności, przepływu, no to właśnie w takich trudnych momentach, no to najczęściej odpowiedzi, jakie dostaję? Wdzięczności.
cofnięcia się, gdzie jakiejś potrzeby może swojej nie zaspokoiłam, a która teraz woła o jakąś uwagę. Może wysłania jakiegoś pozytywnego sygnału dla kogoś tak po prostu. Lubię też czasami kontemplować pytanie, co mogłabym komuś dać, czego ja w tym momencie bardzo potrzebuję i jak mogłabym umieć przyjąć to, co komu daję właśnie. W praktyce, kiedy ja potrzebuję na przykład poczucia powiązania, to nie dzwonię na przykład do moich przyjaciół albo do mojej rodziny, bądźcie ze mną teraz i w ogóle, tylko staram się być po prostu dobra dla ludzi dookoła. I tak niewymuszenie, z uśmiechem, może dopytując, jak mija komu dzień i tak słuchając innych, po prostu otwierając się na innych, bo ja wiem, że w innym człowieku jest taka cząstka mnie, która w tym momencie dostanie to coś. I to jest bardzo fajne. Może nakłaniam w ten sposób do tego, żeby pomyśleć, jak poruszyć ten zastój w środku, bo przepływ właśnie, to z czym przepływ nie jest, to jest taki zastój, taki kamlot wewnętrzny, emocjonalny. I on zatrzymuje, nie? Albo sabotuje nasze działania. Autorefleksja i zanurzenie się w tym, co czujemy w tym momencie, a potem zbadanie, czego potrzebujemy na ten moment, a jest ukryte pod tym, co czujemy, zawsze naprowadzi na dobrą odpowiedź. I naprawdę aż tak dużo nie trzeba, bo zauważam, że jak się dobrze ze sobą tak zespoimy, na początku takich procesów może to trwać 2-3 dni, ale potem robi się coraz krótsze i coraz szybsze są te odpowiedzi. Nie wiem, Sylwia, może dodałabyś coś jeszcze? Myślę, że tutaj jest... Ty pięknie dopełniłaś to pytanie i podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. Okej. Dobrze, to przeczytam jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony i to jest pytanie od mężczyzny i on mówi, zazdroszczę kobietom tego, że mogą mieć wielokrotne orgazmy. Uwielbiam sprawiać przyjemność kobietom, ale dziwi mnie, że są takie poblokowane. Miałem parę partnerek i otwierać się na takie rzeczy to była droga krzyżowa i raz się poddałem nawet. Nie miałem już siły na przekonywanie i namawianie. Czemu tak jest i czy jest coś, co mogę zrobić jako facet? Nie chcę kolejnej, która będzie mnie traktować jak jakiegoś zwyrola, gdy proponuję jej po prostu orgazmy, a tak się czułem. Ja mogę powiedzieć tak, jest mi strasznie przykro, że takie są twoje doświadczenia, jest mi przykro, że te kobiety, no właśnie, kurczę, trochę to nawiązuje do tego właśnie tej dynamiki dawania i brania, nie? Że one nie były otwarte na to właśnie przyjmowanie po prostu. Czemu tak jest? Mamy masę uwarunkowania wokół przyjemności, wokół seksualności, wokół poddania się w seksualności. Jednak orgazm jest czymś, co wymaga kompletnego poddania się. I to jest coś, czego kobiety się potwornie boją. Boją się poddać, boją się być takie właśnie bezbronne i otwarte. Jeżeli mamy się poddać, to w większości kobiet pierwszy obraz na słowo poddać się jest oddać kontrolę i władzę nad sobą. I to jest dla nich przerażające. I to się przekłada podświadomie, to nie jest, że one to planują i tak to nazywają, okej? Okay? To jest podświadomie, przekłada się na to, ja będę w seksie raczej taka bardziej performerska albo sztywna. Bo tam pytasz jeszcze, co ty możesz zrobić jako facet. Nie przekonuj. Nie negocjuj, nie przekonuj. Możesz tylko zapraszać. Jak ona mówi nie, to jest jej nie. Jeżeli ona utrzymuje swoje nie, a u ciebie to płynie właśnie z takiego poziomu, ja chciałbym po prostu, żeby było ci przyjemnie, bo mi jest przyjemnie z tobą, bo mi zależy na tobie i twojej przyjemności, bo dostaję dużo przyjemności od ciebie. Chciałbym się odwdzięczyć, albo chciałbym zaprosić cię do czegoś nowego. Jeżeli to płynie z takiego naprawdę neutralnego poziomu, kochającego i kobieta non-stop raz za razem mówi nie, to wtedy chyba trzeba z nią już po prostu porozmawiać i spytać, czy jest coś, co ja robię, albo jak ja się zachowuję, że ty możesz odbierać jako tak zniechęcające? Czy ja jestem pierwszym, przy którym się tak czujesz? Czy mój dotyk jest moim dotykiem, gdy cię dotykam? A może twój system nerwowy jest gdzieś indziej? Jeśli tak, to może chciałabyś
ty z tym popracować. Nie mówię, że dla mnie, ale dla siebie, bo mi zależy na tobie i twojej przyjemności. I jeżeli nie miałaby być ze mną, to też to rozumiem. Ja cię po prostu zapraszam. Ale jeżeli, bo czasami zauważam, że mężczyźni trochę jakby wchodzą taką, taką komunikację typu, no chcę, no weź, no weź, no zgódź się i w ogóle. A to kreuje opór. Więc zachęciłabym może właśnie, no przede wszystkim do komunikacji. Jeżeli jest tak na coś nie, no to trzeba po prostu to zbadać i sprawdzić, jeśli obie strony wyrażają na to zgodę. Bo takie nie, to mój drogi, być może to nie jest twoja partnerka. Może ona nie jest gotowa, może jest dla ciebie mostem do kolejnej relacji, w którym poznasz kobietę, która będzie gotowa. Ale może nie jesteś tym człowiekiem, który ma ją otwierać. Ona sama musi to zrobić, sama musi się na to zgodzić, sama potrzebuje to przyjąć. Znowu właśnie w tej dynamice dawania i brania. Może ty nie jesteś wektorem do tego. Ale dowiesz się tego i ona się dowie, jeżeli będziecie ze sobą o tym rozmawiać. Szczerze. Nie na zasadzie właśnie takich negocjacji albo kompromisów. Dobra, to ja ci ulegnę, a ty mi później, nie wiem. Bo to nie jest okej. Okay. To jest bardzo na krótką metę i to jest głupie. Sylwia, co ty byś powiedziała? Bardzo dziękuję za to pytanie i jak ja je przeczytałam, nie ukrywam, to moje ciało powiedziało nie od razu. Bo ja od razu zobaczyłam mężczyznę, tak, który chce mnie otwierać na przyjemność, który ma w sobie tą dynamikę. Ja tutaj mówię o dynamice tej energii i rozumiem, że za tym stoi ochota obdarowania ze strony mężczyzny, kobiety, przyjemnością, orgazmem i tym wszystkim, tymi wszystkimi doznaniami. Jednak jeśli on chce mnie otwierać na siłę, a otwiera się kobieta sama, a kiedy kobieta otwiera się, kiedy czuje się bezpieczna, kiedy nie ma tego schematu, że to ma być takie i macie doprowadzić do tego, kobieta nie jest w stanie się otworzyć, nie jest w stanie się otworzyć na mężczyznę, bo jej ciało się po prostu zamyka w tej dynamice. I ona oczywiście może przejść te wszystkie etapy, ale ona wewnętrznie będzie zamknięta, nie będzie w swojej otwartości, nie będzie w swojej sensualności. I tutaj jest takie podejście do kobiety raczej na zasadzie spotkania się, bo oczywiście można wyjść z tego typu intencją, że mężczyzna chce kobiecie sprawić przyjemność, ale to jeśli kobieta już jest na tyle połączona ze swoim ciałem i wie, jak jej ciało reaguje, że ona, że ona się otworzy na tego typu relacje czy propozycje, ale kiedy ona już ma tą bliskość ze swoim ciałem i wie, jak jej ciało reaguje i kiedy potrafi się otworzyć. I tutaj bym taka moja podpowiedź, żeby bardziej podchodzić do kobiety z takim zaciekawieniem i z taką czułą obecnością i zobaczyć, jak ta dynamika będzie się otwierała, jak to będzie się działo, bo podczas aktu seksualnego kobiety do różnych momentów dochodzą w swojej otwartości i na przykład może pojawić się płacz. I czy ten mężczyzna, który jest nastawiony na to, że on chce sprawić kobiecie i słabości. I tutaj można by było dużo mówić na ten temat, ale to tak moje ciało zareagowało. Świetne w ogóle pytanie, bardzo dziękuję za nie. Ważne, ale to tak ze swojej strony po prostu chciałabym bym dodać. I też podpisuję się pod tym, co ty powiedziałaś, Sabina, że tutaj to jest ta dynamika w braniu i w dawaniu, w braniu i w dawaniu, i żeby to nie było przemocowe. Tak, tak, zdecydowanie. Ja w ogóle się ucieszyłam na to pytanie nawet. Ono też mnie tak trochę, taki lekki dyskomfort mi zrobiło. Ale ucieszyłam się na nie. Cieszę się, że zostało zadane. Ono też świadczy już o jakiegoś rodzaju coś nas tutaj przerwało, ale jedziemy dalej. No ale w każdym razie jakby dokończając tę myśl, to
Ja się cieszę, że to pytanie zostało zadane, bo ono też świadczy o tym, że może mój drogi już też rzeczywiście zaczynasz wchodzić, no, na pewno zaczynasz wchodzić już na takie większe, bardziej świadome podejście właśnie do takich rzeczy. I ufam, że to, co mówimy, wzbogaci jakby twoje rozważania i że będzie dla ciebie takim drogowskazem. No niemniej najważniejsza jest komunikacja. Ja też na moim kanale mam całą playlistę dotyczącą relacji, w tym jak one mogą fajnie funkcjonować, mogą fajnie się rozwijać w seksualnym aspekcie tychże relacji. W rogu wideo, gdzieś którymś, nie wiem, którym ta lista się pojawia, możesz tam się odnieść, albo szukać po prostu już rzeczywiście wsparcia u kogoś, kto może cię poprowadzić, ciebie i twoją partnerkę, jeżeli taka będzie. I przejdźmy może do ostatniego pytania. Sylwia, dawaj. Jak pracować nad własną pojemnością, poczuciem, że dobrobyt, obfitość mieszczą się we mnie? Wow. No, to jest też pytanie sztos. No. Też bardzo, bardzo, bardzo ogólne. Jak pracować nad własną, nad własną pojemnością? No, czyli tutaj pierwsze, co mi się nasuwa, no to jest przede wszystkim i nade wszystko dotarcie do swojego poczucia wartości, bo obfitość bardzo się z tym wiąże. To, czy czujemy się wartościowe, czy czujemy się otwarte też, tutaj znowu wracam do tego, otwarte na przyjmowanie. U nas kobiet jest naprawdę duży, duży kaliber, duży temat, do którego kobiety stają, bo mają tego typu gotowość z głowy. Ta gotowość właśnie jest, ona pochodzi z głowy. I dlaczego to się nie zadziewa? Dlaczego to się nie dzieje? Dlatego, że ciało mówi stop. Ciało mówi stop naszym pragnieniom, ponieważ musimy najpierw zbudować tą pojemność, które tutaj w pytaniu wybrzmiewa, czyli musimy zobaczyć w naszym ciele, co nas de facto blokuje przed tym. A tu jest dużo, tu są przekonania, tu jest cały nasz układ nerwowy, który nie jest gotowy na przyjmowanie, na to, żeby się otworzyć, żeby ciało mogło przyjąć więcej. I tutaj jest też praca na takich bardzo, bardzo subtelnych energiach. Praca z energią seksualną, praca z naszym łonem. Tutaj tych obszarów przede wszystkim też spotkanie siebie w sercu z własnymi emocjami, tym, co jakie emocje mnie ograniczają od tego, czego ja pragnę doświadczać. I w ten sposób buduję swoją pojemność energetyczną na to, czego pragnę doświadczać. I też chodzi o to, żeby mieć ten fokus taki, tą precyzję tego, jakiego życia ja pragnę doświadczać i czy ja mam siłę na to, żeby te kroki, żeby to działanie wykonać. To tak w takim naprawdę dużym skrócie, jeśli mogłabym bym odpowiedzieć na to pytanie, to właściwie pojemność, poczucie własnej pojemności, no to tutaj wszystko się w tym tak naprawdę zawiera. Bo i cały mindset, i nasze ciało, i to, jak my się mamy z naszym ciałem, i nasze przekonania, i to, wartości. To czy jestem godna, to jest też duży, duży temat dla nas kobiet. Czy jestem wartościowa, czy zasługuję, czy powinnam. I tutaj jest też dużo, dużo do spotkania i do zobaczenia, co tak naprawdę mną rządzi. To jest ta pojemność. No. Pięknie to wyjaśniasz. Ja może, kurczę, jak usłyszałam to pytanie, potem jak zaczęłaś właśnie mówić, przypomniała mi się historia jednej mojej klientki i moja klientka mówi, że mogę się z nią dzielić tą historią i dodać jej imię, także Kasia, wjeżdżasz teraz ty. Kasia, widzicie, miała taką bardzo ciekawą historię, bo ona zaczęła szukać jakby faceta, na jakiego chciała się otworzyć po serii nieudanych związków. I Kasia miała ten taki ciekawy zarys, ona bardzo właśnie wymagała dużo.
ja teraz o tym mówię bardzo swobodnie, ale proces przechodzenia przez to, no to tylko ona i ja wiemy, jak wyglądał. Ale pamiętam, jak ona przyszła na jedno z naszych spotkań z taką kartką, gdzie miała napisane cechy tego faceta. No ma być taki, 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 wyglądać tak, zachowywać się tak, zabierać mnie tu i tam różne rzeczy. Ja tak słuchając tego, myślę sobie, z jednej strony dziewczyna wie, czego chce, więc ma sprecyzowane pragnienie. Z drugiej strony to się nie manifestuje. I ja jej zadałam wtedy tak przewrotnie pytanie, okej, a teraz wyobraź sobie, że jesteś takim mężczyzną. Czuj się w niego, naprawdę piękny, sześciopak, nie w ogóle, taki naprawdę spójny z sukcesem, taki stabilny emocjonalnie, dojrzały, tak jak o tym mówisz, opiekuńczy, odpowiedzialny, mądry, taki, że możesz się przy nim rozpływać i w ogóle, że jesteś takim facetem. To jakiej kobiety on pragnie? I ona szybko zrozumiała, kurde, dojrzałej. Takiej, która będzie umiała to unieść. Ona zrozumiała, że musi się emocjonalnie, jakby, że musi emocjonalnie dorosnąć do czegoś takiego. Musi wzmocnić sobie takie emocjonalne mięśnie lub dokalibrować się do tego, czego pragnie. Bo to, czego ona chciała, wypisując te wszystkie cechy, to płynęło raczej z poziomu, bo ja czuję się bezbronna i głupia i chcę, żeby się mną zaopiekował. Żeby ktoś był odpowiedzialny za mnie. To nie było proste dla Kasi dojść do takiego punktu, żeby zdać sobie sprawę, skąd płynie to pragnienie, to konkretne pragnienie takiego faceta, który jest też wyrazem obfitości jakiejś. Bo jeżeli, umówmy się, afirmujemy o kasę, obfitość czy inne takie rzeczy, to znowu jasne, to czego my chcemy, to chce i nas, tylko że to, co chce nas, chce, żebyśmy byli na tyle rozwinięci, żebyśmy mogli to właśnie ująć i objąć w pełni, żeby umieć za to podziękować, żeby umieć po prostu być ludźmi, którzy to będą mieli, bo nagle jak my dostaniemy tę całą obfitość wszechświata po prostu w swoje dłonie, no to sorry, ale z wąskim mindsetem to my i mamy miliony, jeśli nie miliardy już przykładów osób, które nagle miały jakiś niesamowity zastrzyk energii w swoim życiu, nie wiem, czy spadku po kimś, wygranej w lotto, jakiegoś sukcesu, po to, żeby potem wrócić do punktu zero, albo jeszcze w ogóle się cofnąć. Bo nie było tego przygotowania na to. Nie było wdzięczności za to, nie było takiego rozciągnięcia tego mięśnia wewnętrznego, dokalibrowania się do takich wibracji, a przyciągamy dokładnie to, kim jesteśmy. Dlatego to jest takie istotne i ja zawsze na moich pierwszych w ogóle konsultacjach zadaję bardzo kluczowe pytania typu, czego pragniesz? Co jest twoim pragnieniem? I dlaczego tego pragniesz? I potem zadaję pytanie, a jaka musisz się stać? Albo jakie wartości czy jakości musisz w sobie wzbudzić, wzmocnić, wytrenować, żeby przyszło do ciebie, albo żebyś dostała to, czego chcesz, albo żebyś czuła się tak, jak chcesz się czuć. Czy innymi słowy, czego potrzebujesz w sobie, żeby to, czego chcesz, zamanifestowało się w twoim życiu. I tu już odpowiedzi są ciekawe, bo nagle okazuje się, cała odpowiedzialność jest po mojej stronie. Nikt mi tego nie zrobi za mnie. Ja muszę stać się odważniejsza. Ja muszę wyrobić w sobie zaufanie. Ja muszę się pokochać często, zaakceptować właśnie. To są odpowiedzi, które zawsze się pojawiają. I to nie jest może takie właśnie proste, ale takie wynagradzające. Może w zasadzie, no, wydaje mi się, w mechanice jest dosyć proste. Nie powiedziałabym, że jest łatwe w wykonaniu. Ale Sylwia, co czujesz? Może dodałabyś coś jeszcze? Wiesz, co powiedziałaś, to też dodałaś do tego kluczową rzecz, czyli dokalibrowanie się, czyli stania się tą kobietą, bo czasami na przykład tak jak ja słyszę, że ja pragnę na przykład prawdziwego mężczyznę, tak? Ale w głowie mam, że mężczyźni są słabi, że są mężczyźni, że na mężczyznach nie można polegać. Dostaję tego typu odpowiedzi w życiu, tego typu mężczyzn przyciągam, bo mam taki pogląd, taki mindset mam. Tak mi zostało to może wdrukowane w domu, że mężczyźni są słabi, że na mężczyznach nie można polegać.
I myślę, że prawdziwych mężczyzn to nie ma. I to tak. I to jest to też, co ja najczęściej słyszę, że nie ma prawdziwych mężczyzn. I w rynku obfitości jest to samo. Mhm. Tak, i tylko czym jest na przykład dla mnie prawdziwy mężczyzna? Dla mnie odkryć to i stać się taką kobietą. Ja czasami jeszcze, może bym tylko dodała jeszcze jedną kwestię, która teraz czuję, że może być wzbogacająca. Ja dawniejsza i moje klientki, gdy rozmawiamy o takich rzeczach, to czasami właśnie pojawiają się takie pytania, no dobra, ale skąd ja będę wiedziała, że ja mam akurat taki mindset, bo ja wiem, że go ja chcę. Przecież ja to sobie wymyśliłam, ja to mam swój vision board, mam swoje określone marzenia, mam listę, robię sobie jakieś tam, nie wiem, zdjęcia, coś tam manifestacyjne, jakieś rzeczy. To skąd ja będę wiedziała, że ja akurat czegoś takiego nie chcę i że przyciągam wtedy takich, nie wiem, takie osoby albo zarabiam nie tyle, ile chcę. No trzeba się rozejrzeć po swoim świecie dookoła, swojej rzeczywistości, swoim życiu i moja droga, jeśli nas słuchasz, to wiesz, że to, co musisz wiedzieć, że to, co cię otacza, to jest dokładny próg twojej tolerancji. Dokładnie to tolerujesz. Próg tolerancji to możesz podnosić poprzez swoje marzenia i poprzez to, że właśnie zaczynasz dorastać do nich. Ale no, prawda jest taka, zawsze dowalimy właśnie do tego progu tolerancji. Więc jeżeli widzisz symptomy w swoim życiu, typu mam facetów, którzy są nieporadni, albo przemocowi, albo nie czuję się tam bezpiecznie, albo zarabiam za mało, albo ta praca mnie nie spełnia, albo cokolwiek tam innego, albo poznaję ludzi, którzy mnie wyzyskują, to właśnie tolerujesz. To jest symptom. Ty nie musisz jakby czasami już dobijać, nie, skąd się to wzięło, kiedy się zaczęło, kto mi to zrobił, po kim to mam. No widzisz symptom, no to po co go trzymać dalej? Jakby po to masz te swoje marzenia, żeby dokalibrować się do nich. Dlatego wspomniałam, że mechanizm jest prosty, ale nie powiedziałabym, że jest łatwy, bo czasami nie jest właśnie tak łatwo puścić to, żeby przejść tu. Wtedy warto zwrócić się o pomoc, terapia, coachingi, jakieś cokolwiek, co będzie działało i tak długo, aż przestanie być potrzebne, po prostu. Tak myślę. Dodałabyś coś, Sylwia, jeszcze może do tego? Bo to było coś, co jeszcze tak mi się też urodziło. Dopełniło to pytanie i też właśnie pokazuje to, że to, w jakiej rzeczywistości żyjemy, jakimi ludźmi jesteśmy otoczeni, no to jest odpowiedź. To dostajemy tą odpowiedź. Jeśli my się zmieniamy, zmienia całe się nasze otoczenie. Okej. No dobra, no to w takim razie te pytania na dzisiaj postanowiłyśmy na nie właśnie odpowiedzieć. Mamy nadzieję, że one wnoszą jakiś nowy tor do waszych rozważań, do waszych procesów autorefleksji. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Sylwia, za to, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć i pod linkiem, pod, przepraszam, opisem filmu będzie właśnie udostępniony kontakt do Sylwii i teraz już oddaję pałeczkę Tobie. Ja też dziękuję Ci, Sabina, za to zaproszenie i za to, że mogłyśmy jeszcze raz razem być. I dla mnie to jest przyjemność za każdym razem, kiedy my się spotykamy, kiedy my się widzimy, bo nas wiele łączy. Ale już wracając tak do meritum, to można mnie znaleźć na Facebooku Sylwia Wińczyk, erotyczna kobiecość. Zapraszam na moje media i no i cóż, do zobaczenia. Pięknie, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia, a ja jak zawsze życzę Wam soczystości, miłości. Do zobaczenia, do usłyszenia.